Witam wszystkich widzów tego kanału. W nawiązaniu do pierwszego odcinka tego filmu, którego tytuł brzmiał Wielkie Podziemne Miasto pod Piramidami w Gizie, część pierwsza, czas wznowić temat z kilku ważnych powodów, a sumując je wszystkie razem, otrzymujemy taki wynik, że pojawiły się w międzyczasie bardzo interesujące fakty, o których zaraz Wam opowiem. A więc po pierwsze, okazało się, że jednak podjęto próbę spenetrowania przynajmniej niektórych fragmentów podziemi pod płaskowrzem, na którym stoją piramidy w Gizie. I chociaż te niewielkie ekipy ruszyły odważnie z determinacją w głąb podziemi, to szybko okazało się, że brak doświadczenia i bardziej zaawansowanego sprzętu oraz odpowiedniej wiedzy, zwłaszcza technicznej, uniemożliwiły tym ludziom dogłębne zbadanie tej ukrytej pod gruntem zabudowy. Istnieje bowiem pewno sprawozdanie opublikowane już w 1944 roku w Kairze. Jak się okazuje, potwierdza ono wszystko, o czym pisali starożytni filozofowie wspomniani w pierwszej części tego filmu. Tymczasem ze sprawozdania z 1944 roku dowiadujemy się czegoś, o czym nie mieliśmy nigdy się dowiedzieć, o co zadbano szczególnie aż do czasu, gdy satelitarne skanowanie tych podziemi przypomniało światu o ukrytej starożytnej metropolii głęboko pod piramidami w Gizie. Co to takiego? Co zawiera sprawozdanie z 1944 roku? No to posłuchajcie. Jak głosi opis, jest to miasto osadzone głęboko pod ziemią, zawarte w ogromnej, naprawdę ogromnej naturalnej jaskini. Wszyscy, którzy dotarli wówczas do tego miasta, byli zszokowani tym, co zobaczyli. I jak wszyscy stwierdzili w spisanej wtedy relacji, było to coś tak wspaniałego i monumentalnego, że gdyby tego nie zobaczyli na własne oczy, nigdy by nie uwierzyli, gdyby ktoś im o tym opowiedział. Miasto zawiera wiele świątyń lub rodzaj muzeów oraz pomieszczeń mieszkalnych. Na ścianach widać piękne kolory farby, która pomimo minionych tysiącleci nadal zachowała swój kolor, pomimo że znacznie wyblakła. Poruszający się po mieście badacze odkryli z czasem inne budynki i pomieszczenia, które nazwali podług swojego zasobu i poziomu wczesnej wiedzy stajniami, warsztatami oraz wykuty w jednej bryle pałac o niespotykanych gabarytach i architekturze. Z naszego obecnego poziomu wiedzy dobrze wiemy, że żadnych stajni tam nie mogło być, choćby dlatego, że budowniczowie tego miejsca nie używali zaprzęgów konnych, ponieważ, jak to wykażę dalej, nie musieli ich używać. A po drugie, jeśli ktoś kiedykolwiek widział stajnię, zdaje sobie sprawę, że choćby z uwagi na zachowanie higieny i bezpieczeństwa bakteriologicznego, trzymanie koni lub bydła w zamkniętej i odizolowanej od swobodnego przepływu powietrza strefie w pobliżu siedzib ludzkich to pewne skażenie bakteriologiczne i szybki koniec całej populacji zamieszkującej to podziemne miasto. To zupełnie tak, jakby ktoś rozbił mały namiot w samej stajni i usiłował zamieszkać z końmi. Po trzecie, jak za chwilę to wykażę, pradawna społeczność zamieszkująca podziemne miasto była wielokrotnie bardziej zaawansowana technicznie niż nawet wiele obecnych społeczeństw zamieszkujących współczesne miasta na powierzchni. Poza tym, po odkrytym w starożytnym mieście doskonałym systemie doprowadzającym i odprowadzającym wodę z pomieszczeń i budynków, wynika jasno, że ktokolwiek użytkował kiedyś tą starożytną hydraulikę, bardzo dbał właśnie o czystość i higienę, będąc całkowicie świadomym, jak łatwo można się zarazić i przenieść najmniejszą infekcję w miejscu całkowicie odizolowanym od powierzchni ziemi. A więc wiemy już na pewno, że to miasto istnieje. Zostało odkryte i opisane już lata temu. Więc co się z nim stało? Odleciało? W każdym razie wyparowało z oficjalnych sprawozdań i opracowań, a wszelki słuch o nim zaginął. A przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu, już przed II wojną światową, aż do połowy lat 40. o starożytnej metropolii pisały gazety na całym świecie.
Wygląda więc na to, że w pewnym momencie najnowszej historii ktoś postanowił całą sprawę ukryć przed opinią publiczną. Powód takiego postępowania jest dla nas współczesnych dość oczywisty, a mianowicie taki, że w starożytnym podziemnym mieście znajdują się artefakty, które są zbyt zaawansowane technicznie i technologicznie. I gdyby ten cały technologiczny spadek po zaawansowanych przodkach ujrzał światło dzienne, to w pierwszej kolejności wszyscy przebierańcy z cudami na patyku mogliby się zacząć pakować. A tuż za nim wszyscy ci, którzy do dzisiaj każą nam słono płacić za energię elektryczną i paliwa. Pomijając już upadek wielu szarlatanedli religijnych i politycznych, na samym końcu ze spuszczoną głową opuściliby uczelnię i uniwersytety ci, których od tej pory wybitne prace naukowe na temat starożytnego świata czytano by w kabaretach. Jednak to nie koniec rewelacji dotyczących ukrytego miasta. Otóż okazało się, że całkiem niedawno wybrana grupa osób otrzymała pozwolenie na zobaczenie i sfilmowanie podziemnego miasta. A więc ci szczęśliwi wybrańcy ruszyli w głąb ziemi, schodząc głęboko pod cały płaskowyż Gizy i oczywiście przepływającego na powierzchni Nilu. Tym razem lepiej się przygotowali do wyprawy niż ich poprzednicy sprzed kilkudziesięciu lat, dysponując doskonałym sprzętem, jak przenośne źródła energii, sprzęt do nurkowania i gumowe łodzie i wiele innych gadżetów niezbędnych na taką wyprawę. Ich zapobiegliwość była podyktowana doświadczeniami właśnie tych wcześniejszych ekspedycji, stąd dysponowali oni wiedzą, czego mogą się spodziewać głęboko pod ziemią. Pierwsze, co odkryli, to fakt, że miasto jest usytuowane nie tylko w jednej olbrzymiej jaskini, ale, jak stwierdzili, zajmuje ono cały szereg kolejnych bardzo dużych jaskiń, sięgających aż pod sam Kair. Stwierdzono też, ponad wszelką wątpliwość, że główne wejście do miasta znajduje się pod Sfinksem, więc konia z rzędem temu, kto wprowadziłby tam chociaż osła, ponieważ są tam wykute schody, które schodzą głęboko aż pod skalną płytę podłoża, w którym wyryła sobie koryto właśnie rzeka Nil i na którym są to usytuowane wszystkie piramidy w Gizie. Jest to więc gigantyczny naturalny strop z litej skały, chroniący całą zabudowę głęboko pod ziemią, a zarazem będący solidnym podłożem dla ważących przecież miliony ton piramid. Pytanie, jakie natychmiast się nasuwa, to skąd starożytni o tym wiedzieli? Czy dysponowali zaawansowaną technologią umożliwiającą przeskanowanie całego terenu i to przecież z orbity Ziemi, zanim rozpoczęli budowę całego kompleksu? Kontynuujmy jednak dalej, poruszając się wraz z całą wyprawą. W pewnym momencie musieli oni użyć właśnie gumowych łodzi. Zaczęli płynąć podziemną rzeką, aż dotarli do jeziora o szerokości bagatela 1 kilometra. I tu znaleźli na brzegu właśnie tego jeziora pierwszą dzielnicę podziemnego miasta. Pierwszy szok, jakiego doznali w zetknięciu z architekturą zabudowy, to sztuczne oświetlenie, które zapewniały szklane lub krystaliczne kule, być może wykonane z materiału przypominającego szkło lub kryształ. Kule te tkwiły w stropie i ścianach jaskini. Szybko też odkryto drugie wejście do miasta, które było ukryte w piwnicach kościoła koptyjskiego na terenie tzw. Starego Kairu. Najlepsze jednak jest to, że kilku fachowych filmowców przez cały czas wyprawy rejestrowało za pomocą profesjonalnych kamer cały przebieg ekspedycji. A więc sfilmowano wszystko, co było możliwe w tych warunkach. Cały zebrany materiał filmowy posłużył natychmiast do stworzenia wspaniałego filmu dokumentalnego, którego oczywiście nie zobaczymy, ponieważ został on odtworzony tylko dla wąskiej grupy uprzywilejowanych osób. Jeśli jest gdziekolwiek odtwarzany, to tylko właśnie dla uprzywilejowanych osób. Tak więc pozostają nam wnioski. A jednym z nich jest to, że ewidentnie cały podziemny świat
był oświetlony za pomocą źródeł lub źródła energii elektrycznej. Drugi wniosek, jaki natychmiast się pojawia, to dlaczego ta wiedza zanikła. No cóż, jeśli ktoś czytał książki Erika Danikena i innych autorów dążących do prawdy, już wie, że w zamierzchłych czasach, na co wskazują teksty w indyjskiej Mahabharacie, doszło do potwornej wojny i to wojny z użyciem ładunków bardzo przypominających współczesne głowice jądrowe. Tak wygląda ta broń. Widać wyraźnie kulę masy krytycznej i pazury zestrzeliwujące masę krytyczną. I do dzisiaj niczego nieświadomi wierni modlą się do bomby masowej zagłady. Całkiem podobnie jak zakonnicy wyznający wiarę w cud rakiety z głowicą jądrową na filmie pod tytułem W podziemiach planety Maob z 1970 roku. W efekcie końcowym najprawdopodobniej doprowadziło to do gwałtownego przebiegunowania całej planety Ziemi, czego ostatecznym rezultatem był dobrze nam znany potop. A więc wszyscy, którzy by usiłowali wskrzesić tą wiedzę, po prostu zginęli. Jednak jak się za chwilę dowiemy, wiedza ta nie przepadła całkowicie i co po niektórzy pradawni osobnicy zdołali wydobyć ją na światło dzienne, choć już niewiele wiedzieli, jak wytwarzać podobne urządzenia, ale potrafili się nimi posłużyć. Tak więc, jak za chwilę się dowiemy, wiedza o starożytnych i to działających artefaktach, o szokującym zaawansowaniu technicznym, była cały czas obecna wśród popotopowych potomków tych, którzy te artefakty stworzyli. I nie bez powodu twórca pierwszej bomby atomowej, Oppenheimer, gdy zobaczył na własne oczy skutki wybuchu swojego dzieła, użył cytatu właśnie z hinduskiej Mahabharaty, mówiąc w jednym ze swoich publicznych wywiadów: i stałem się niszczycielem światów. Powracając jednak do tematu, dowiadujemy się dalej, że starożytne teksty piramid oraz starożytna księga umarłych mówią o tak zwanych stwórcach światłości, czyli przekładając to na nasze, teksty te mówią o wyspecjalizowanych ekipach fachowców odpowiedzialnych za utrzymywanie oświetlenia i zaopatrywanie w energię nie tylko podziemnych miast i osiedli, ale, jak wszystko na to wskazuje, również wszystkiego, co wymagało energii elektrycznej na powierzchni. Na odnalezionym starożytnym papirusie egipskim, pochodzącym z około 100 lat przed naszą erą, napisano, że mała grupa ludzi zdołała dostać się do niewielkiej części podziemnej zabudowy pod płaskowyżem Giza. Po zakończeniu swojej wyprawy opowiedzieli cały jej przebieg, a więc gdy weszli do jednego z pomieszczeń, wystraszyło ich nagle samoistne zapalenie się światła w rogu komnaty. Gdy podeszli do źródła światła, dostrzegli, że wydobywa się ono z niewielkiej pionowej stojącej podłużnej rurki wykonanej z czegoś przypominającego szkło. Jej długość określili na około pół łokcia i grubości palca wskazującego dłoni. W tym czasie część uczestników wyprawy uciekła w popłochu do wyjścia na powierzchnię. I tu otrzymujemy istotną wskazówkę w samym opisie wyprawy, gdy czytamy, że jeden z uczestników dotknął świecącej rurki, która w tym momencie zgasła. Oznacza to przede wszystkim, że szklana świetlówka mogła, a raczej na pewno była zasilana bezprzewodowo lub technologia ta była jeszcze bardziej zaawansowana i dotknięcie po prostu wyłączało lampę. Oto widzimy teraz na ekranie hologramu, jak to się prawdopodobnie odbywało. Pozostali członkowie wyprawy, którzy nie wpadli w panikę i nie uciekli, usiłowali ponownie zapalić lampę. Ale jak łatwo się domyśleć, już bardzo słabe ładunki elektrostatyczne, które
utrzymywały jej świecenie, spłynęły po dłoni dotykającego do ziemi. Po kilku nieudanych próbach, mających na celu spowodowanie ponowne zapalenie lampy, poddali się w końcu i postanowili zbadać niedziałający już artefakt. Jak łatwo się domyślać, popsuli do końca całą lampę, a przy mocniejszym uścisku szklanej rurki ta pękła, a z jej wnętrza wypłynął ciekły srebrny metal, szybko znikając w szczelinach podłoża. A próby jego uchwycenia powodowały tylko, że zamienią się w jeszcze drobniejsze łzy i kuleczki, tak, że w żaden sposób nie można go było przechowywać w celu dalszego zbadania. My współcześni dobrze wiemy, że była to znana nam rtęć, której opary stosuje się we współczesnych świetlówkach i to one właśnie powodują świecenie. I tu należy słusznie wspomnieć o innym ważnym odkryciu w piramidzie, a raczej pod piramidą w Meksyku. A więc grupa archeologów meksykańskich pod przewodnictwem sławnego już Sergio Gomeza Chaveza w tak zwanym Mieście Bogów pod jedną z piramid znalazła cały zbiornik o kubaturze wielu metrów sześciennych, który kiedyś był wypełniony właśnie rtęcią, o czym świadczył charakterystyczny pas na ścianach tego małego basenu. Podobnie jak woda pozostawia charakterystyczny pas po dawnym lustrze wody. Informacje o tym fakcie łatwo odnaleźć w internecie, więc o szczegółach na pewno opowie Wam wiele materiałów. Tymczasem warto się zastanowić, po co niby prymitywnym starożytnym tak pokaźna ilość rtęci. Jak jednak wiedzą zaawansowani w temacie widzowie, rtęć to nie tylko świecenie oparów rtęci. Rtęć to również główny element składowy silników sławnych w starożytnych Indiach statków latających Vimana. Poszczegóły odsyłam zainteresowanych choćby do serii filmów na tym kanale zawartych na playliście noszącej tytuł Strefa Dziwnego Świata. Tak więc mamy wystarczający komplet informacji odnośnie technologii, jaką stosowali pra-pra-starożytni. No dobrze, dokończę ten wątek, aby nie tylko obeznani z elektrotechniką zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. A więc skąd tak naprawdę brali energię elektryczną i jak ją wytwarzali? I tu musimy się cofnąć mniej więcej do roku 1857-1859 i historii, jaką opisał w swym pamiętniku sam Werner Siemens. Oto co napisał. Pogoda wciąż nam sprzyjała. Przepłynęliśmy tak bogate we wspomnienia Morza Adriatyckie i Śródziemne. Wylądowaliśmy w Aleksandrii i tylko co otwartą koleją żelazną pojechaliśmy do Kairu. Tu zatrzymaliśmy się kilka dni, żeby okręt Agamemnon, wiązący kable, opłynąwszy przylądek Dobrej Nadziei, miał czas przybyć do Suezu. Skorzystałem więc ze sposobności obejrzenia miasta bogatego w historyczne wspomnienia. I mnie, i moich inżynierów interesowało ono w najwyższym stopniu, jako punkt zetknięcia się dwóch cywilizacji europejskiej i azjatyckiej. 14 kwietnia zwiedziliśmy piramidę, zwaną też Wielką Piramidą. I tak szczęśliwie się złożyło, że na jej szczycie mogliśmy zaobserwować interesujące zjawisko fizyczne, które tu opisuję. Już w czasie przeprawy naszej na osłach z Kairu do Wielkiej Piramidy zerwał się nadzwyczaj zimny wiatr, a niebo na horyzoncie pokryło się dziwnym czerwonym blaskiem. Tubylcy, stale obozujący u stóp piramidy, narzucają podróżnym swoje usługi, podnoszą ich, a raczej podrzucają na stopnie wysokie przeszło na metr. I my tym sposobem spinaliśmy się na górę. Tymczasem wicher rozrożył się coraz gwałtowniej, tak, że nie mogliśmy się na nogach utrzymać na ślizgim wierzchołku piramidy. Kurzawa podnosząca się z pustyni też się wzmogła do tego stopnia, że niby chmura biała zasłoniła nam zupełnie ziemię. Wznosiła się coraz wyżej, aż nareszcie i wierzchołek, na którym stałem z moimi 10 inżynierami, znikł nam sprzed oczu. Jednocześnie słychać było dziwny, świszczący szelest, który nie mógł być skutkiem wiatru.
Jeden z tubylców zwrócił moją uwagę, że skoro podniesie się palec nad głowę, usłyszeć można ostry, ale śpiewny ton. Za opuszczeniem palca ten ton znika. Sam to stwierdziłem, podnosząc palec nad głowę, a zarazem uczułem w palcu rodzaj przelotnego ukłucia. Niewątpliwie mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem elektrycznym, gdyż pijąc wino z butelki doznawaliśmy za każdym razem lekkiego wstrząsu, więc zakorkowaną butelkę z winem owinąłem wilgotnym papierem i tym sposobem zamieniłem na butelkę lejdejską, a ta trzymana wysoko nad głową okazywała się mocno naładowywać ładunkami elektrycznymi. Można było nawet zobaczyć wydobywające się z niej głośno trzaskające iskry, długie na 1 cm. Doświadczenie to stwierdzało stanowczo elektryczne własności wiatru w pustyni, postrzegane jeszcze przez dawniejszych podróżników. W dalszym ciągu naszych doświadczeń miałem sposobność wykazać, że elektryczność może również być użyta jako skuteczny środek obrony. Tubylcy podejrzliwie spoglądali na błyskawice wydobywające się z naszych butelek. Odbyli krótką naradę i na dany znak we trzech porywali każdego z moich towarzyszów i gwałtownie znosili na dół. Stałem właśnie na najwyższym punkcie piramidy, na wielkim kamieniu, leżącym w samym środku płaszczyzny, gdy szef owego pokolenia tubylców zbliżył się do mnie i przez tłumacza oświadczył, że plemię postanowiło, abyśmy niezwłocznie opuścili piramidę. Zapytany o przyczynę, odrzekł, że widzą oni, iż trudnimy się czarami i boją się, byśmy nie zburzyli piramidy, jedynego źródła ich zarobku. Gdy odmówiłem, złapał mnie za lewą rękę. Ja zaś prawą, w której trzymałem mocno naładowaną butelkę, podniosłem wysoko nad głowę. Przeczekawszy chwilę, zwolna przytknąłem szyjkę od butelki do jego nosa. Dotknąwszy go, sam doznałem lekkiego wstrząsu i stąd mogę wnosić, że tubylec poczuł gwałtowne i silne uderzenie. Nie wydawszy głosu, upadł na ziemię i minęło kilka sekund, podczas których mocno byłem zaniepokojony, zanim się podniósł. Z krzykiem i rykiem w olbrzymich susach zbiegł z piramidy na sam dół. Reszta tubylców, widząc to i słysząc jego krzyk „czary, czary”, porzucili swoje uprowadzone ze szczytu ofiary i cwałem popędzili za nim. Po kilku minutach tedy bitwa była stanowczo wygrana, a my byliśmy panami piramidy. W każdym razie zwycięstwo u stóp piramidy nie tak łatwo przyszło Napoleonowi, jak nam na szczycie. A więc część sposobu działania tej technologii zaczynamy już rozumieć. Wielka piramida w Gizie działa bardzo podobnie jak sławna wieża Nikoli Tesli, którą, jak nam wiadomo, zburzono, ponieważ emitowała darmową energię, na której w żaden sposób nie dało się zarobić, ponieważ każdy mógł z niej skorzystać za darmo. Mało tego, wytwarzanie darmowej energii przez Wielką Piramidę w Gizie to zaledwie jedna z wielu funkcji tej gigantycznej maszyny, o czym jeszcze opowiem. A teraz skupmy się na niedokończonym wątku rtęci w piramidach i energii elektrycznej. Co więc ma wspólnego rtęć z wytwarzaniem energii elektrycznej? Ano ma i to bardzo wiele. Jeszcze niedawno, kilkadziesiąt lat temu, w naszych domach największym luksusem był telewizor z biało-czarnym ekranem, który również był rodzajem wielkiej lampy, zwanej fachowo lampą kineskopową lub po prostu kineskopem. Ten dawny, zbudowany jeszcze na tak zwanych lampach sprzęt telewizyjny miał pewną wadę, z którą inteligentni technicy i serwisanci zdołali sobie poradzić w sposób niezwykle sprytny, ponieważ dużo czytali, musząc, jak każdy elektronik, uzupełniać wiedzę wraz z rozwojem tej technologii. Szybko więc wyczytali, że właśnie rtęć posiada pewną cechę, której oni szczególnie potrzebowali, ze względu na słaby sygnał emisji nadajników programu telewizyjnego, których transmisję potrafiła zakłócić wówczas nawet niesprzyjająca pogoda. Tą tak pożądaną cechą rtęci było to, że ściągała ona wszelką energię elektromagnetyczną z otoczenia jak magnes.
czyli również wszystkie bez wyjątku fale radiowe i właśnie telewizyjne. Umieszczali więc niewielki pojemnik z rtęcią na antenie odbiorczej telewizora. I w tym momencie nic już nie zakłócało transmisji meczu piłki nożnej lub ukochanego serialu. Gorzej było u sąsiadów, którzy w tym momencie zazwyczaj oglądali na ekranach tylko tak zwany śnieg, ponieważ cały sygnał koncentrował się tylko na antenie z podwieszonym pojemniczkiem z rtęcią. Ale gdy akurat nadeszła nawet niewielka burza, a szczęśliwiec mający całą transmisję telewizyjną dla siebie nie wyłączył w tym momencie telewizora i nie zabrał pojemnika z rtęcią z anteny, los tego urządzenia był przesądzony, gdyż pierwszy najbliższy piorun czy błyskawica celowała już właśnie dokładnie w tą antenę, gdzie pozostał podwieszony pojemnik z rtęcią. I oto mamy kolejne wyjaśnienie, jak działa prastarożytna technologia zasilająca właśnie choćby proste świetlówki rtęciowe w podziemnym mieście. A więc wyjaśnię teraz w dużym skrócie oczywiście. Umieszczona w szklanej rurce rtęć parowała, a opary rtęci świeciły, ponieważ zbierały ładunki elektryczne z otoczenia, które, jak wiemy z pierwszej części tego filmu, wytwarzała wewnętrzna piramida. I to jest cała filozofia, która jest prosta dla każdego, kto dysponuje wiedzą elektrotechniczną, ale jest nie do pojęcia przez współczesnego archeologa i starożytnego filozofa, ponieważ ich poziom wiedzy technicznej jest nadal taki sam, czyli zerowy. I pomimo, że od dat ich urodzin dzieli ich tysiące lat, obaj nie są w stanie pojąć nie tylko jak to wszystko działało, ale jak działa nawet dzisiaj. Uff, ktoś to musiał wreszcie powiedzieć. Podsumowując, gdyby ktoś wszedł na szczyt Wielkiej Piramidy w Gizie z malutką świetlówką, taką na 5 lub 12 V, zasilaną normalnie z USB, i gdyby uniósł ją do góry wzorem Siemensa, który uniósł kiedyś butelkę lejdejską, to ta uniesiona ponad głowę świetlówka powinna się zaświecić. Zwłaszcza w warunkach pogodowych, o których pisał właśnie Werner Siemens. Każdy może w prosty sposób dzisiaj wykonać butelkę lejdejską. Wystarczy zajrzeć do internetu.